No witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy, no i zaczynamy sobie odcinek z batelką na skrzyneczki te przeróżne. Już w pierwszej skrzyni trafiamy Kara, Ambita, Crimson Weba. No powiem wam tak, ten tryb, który wprowadził CSGO Skins, daje nam tyle nowych możliwości na otwieranie skrzynek. Zobaczcie, że wrzuciłem tyle jakichś różnych skrzynek, które no zazwyczaj omijam, jak właśnie między innymi skrzynki AWP czy właśnie te Ninja, bo normalnie one kosztują po jakieś, nie wiem, może 20-30 zł. A tutaj, jeżeli wrzucimy je sobie na tym trybie, no to skrzynka AWP 200 zł, tutaj właśnie Striker Ninja prawie 500, no i właśnie tamta poprzednia skrzynia, która normalnie kosztowała 30 zł właśnie, trafiliśmy z niej Karambita za 4 koła. Naprawdę dawno się tak nie jarałem czymś, co CSGO Skins tutaj wprowadził, bo naprawdę, no zobacz, no porównajmy sobie ile tutaj wuja Kroko ma w ekwipunku, ile ma Isamu, tak? 6500, u Isamu 700, naprawdę fenomenalny tryb. To jest tryb, na który czekałem i za który nic totalnie nie robiłem. Jak chcesz oczywiście wygrać skina, no to sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem. Oczywiście komentarzyk napisz, na Discorda dołącz. No i już oczywiście, patrz to. Skrzynia normalnie kosztuje 120 zł. My trafiamy Case Hardeneda za 1300 i 12 koła stary łącznie. No przecież naprawdę, no ten tryb jest fenomenalny. No naprawdę, no mógłbym tutaj rzucać wieloma określeniami, żeby podkreślić, jak bardzo podoba mi się ten tryb. No ale no wydaje mi się, że powiedziałem już wystarczająco dosadnie, że jest super. Oczywiście przypominam o konkursie na skiny. Jak chcesz wygrać, no to oczywiście tutaj z kodem Croxy wystarczy, że załadujesz sobie konto. No i jak ci się uda wygrać, to dostajesz taki prezent. No de facto możesz sobie doładowywać, dopóki tego prezentu nie dostaniesz, bo no tak jak mówię, osoba, która wygra, instant dostaje powiadomienie. No i oczywiście, im więcej wpłacisz, tym większa szansa na wygraną. A właśnie, jak chcesz skina wygrać, no to nie powiedziałem, dołącz na Discorda. No i oczywiście, użyj kodu Croxy na CSGO Skin się wystarczy, że zalogujesz się z linku, zrobisz bądź klikniesz ten magiczny plusik zielony i wpiszesz kod Croxy, przez 10% więcej do każdej wpłaty. No i oczywiście, skrzynieczka na start za free. No zobacz sobie stare ceny tych skrzynek. Dajmy na to, mamy tutaj tego Summer Case'a, 21 zł kosztuje normalnie, a wrzucamy to na tym trybie 700. Więc wrzucimy sobie 4 takie skrzynki, ulepszona gigabuła 400 zł. 3 takie, Lovely Case 267, Neonic tutaj 113, więc zobacz, nawet z takich nijakich skrzynek jesteśmy w stanie zrobić naprawdę dokokszone skrzynki, które no z przyjemnością mogę tutaj sobie zakręcić na batelce. No taka bitwa 8 koła, no to jest lekka odklejka, tak? Ale zobacz, nie ma tutaj, tak jakbyś spojrzał na tą batlę, patrzysz, mówisz, kurczę, no przecież tutaj nie ma nic takiego niesamowitego, nie? No ale właśnie, wszystkie te skrzynki są na tym podboostowanym trybie, który oczywiście sprawia to, że wszystkie skiny w danej skrzynce, szansa, żeby je trafić, jest taka sama. Na każdy item jest taki sam procent. Jakby oczywiście ktoś pytał, jak działa ten tryb, no to właśnie ci to powiedziałem. Na każdy item w skrzyni jest taki sam procent. Dlatego te skrzynki niektóre kosztują dosyć sporo, jak tam są takie jakieś mocne strzały, typu nie wiem, AWP Dragon Lore, czy jakieś inne Battlefly'e, no to wiadomo, że ta skrzynka wtedy będzie kosztować więcej, z racji, iż na Dragon Lore mamy taki sam procent szans, jak na inne skiny, tak? Zobaczmy, Gigabuła Case, czy jeszcze tu się coś zmieni. No i samo tutaj na swoim terenie ewidentnie mnie pokonał. Zobaczmy dalej, mamy USPA, Prince Dream 165 zł, jeszcze dwie tutaj skrzynki Lovely, więc zobaczmy, jak nam tutaj pójdzie. W ogóle to jest, ten tryb nazywa się, no właśnie, czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć, jak to się czyta? Czy to się czyta Jester, Jester i co to tak naprawdę znaczy? Bo w sumie tak się zaciekawiłem tym od wczoraj, właśnie od kiedy ten tryb wprowadzili. Kurczę, w sumie nawet nie sprawdziłem tego. Więc czy ktoś jest w stanie mi wytłumaczyć, jak to się czyta? Czy to się czyta Jester, czy Jester? I jak to coś znaczy? To co to znaczy? Z góry dziękuję za wytłumaczenie i zobaczmy. 4 skrzynki teraz. G2A Case, 1000 zł u nas, no 800 zł straty, będzie ciężko do tego wrócić, no chyba, że spadnie właśnie jakiś Fire Serpencik, na którego, no tak jak wspomniałem, jest równy procent, jak na inne itemy, no i patrz, no poprosiłem o Fire Serpenta, no to dostałem Fire Serpenta, tak, 3800, nie, no jestem zakochany w tym trybie, no to jest naprawdę coś fenomenalnego, otwórzmy sobie normalnie jakąś skrzynkę, no bo ja aż tutaj nie mogę, tu jest potencjał, na fajne itemki. 1700 zł za 3 takie. Okej, otwórzmy sobie banana case'a i zobacz, mamy dwie pary rękawic. I no jak możesz zobaczyć, na każdy item jest taki sam procent szans. No, jakby takiego Karambita udało nam się strzelić, albo Kukri Knife'a. Kukriego nigdy nie trafiłem jeszcze, a jest to, kurczę,
No trochę już ten nóż jest w grze, nie? Bo to jest najnowszy nóż, jaki został wprowadzony. No, no tak z parę miesięcy już chyba jest, nie? Nawet nie, czy jest pół roku, bo ten czas trochę, kurczę, szybko leci. No było blisko tego Tiger Tooth'a teraz. No ale niestety pusto, więc zobaczmy dalej jak nam pójdzie. No tak naprawdę tylko po tego Karambita tutaj przyszliśmy i ewentualnie tego Kukriego, chociaż no, on kosztuje pewnie 1700-2000, coś takiego. Więc no mówię, tutaj tylko ten Karambit. Więc klikamy sobie na szybkim. Tutaj puściutko i 23 zł. Oj, 14 zł. Oj, tutaj no prawie 1000. No nie, no kurczę, powiem wam tak, no ta skrzynia tutaj na tym trybie. Okej, okay, już chciałem wychodzić, ale overall i tak jesteśmy na duży minus, więc no tak to wygląda, nie? Ale zobaczmy na przykład skrzyneczkę. Tak, 21 zł kosztuje normalnie. No i tutaj na naszym podboostowanym trybie 1174 zł za trzy takie skrzynki musimy zapłacić. I już w pierwszym otwarciu mamy rękawice i mamy Asimowa, więc jest spoko. No tutaj bajonet chyba najdroższym itemem jest. Za 2900 nawet, więc szansa, kurczę, spora, żeby go tutaj trafić. No ale mamy Huntsmana, też jest bardzo dobry drop, gdzie no trafić takiego noża na normalnym trybie, w sensie w normalnym otwarciu, no chyba byłoby dosyć ciężkie, nie powiem, że nie, ale no ja tutaj jednego mocarza muszę zakręcić. 7200 zł, jest ametyst. Zobaczmy, na każdy nóż, o Jezus, o Jezus, w sensie na każdy nóż i na każdego skina taki sam procent. No i właśnie, dobra, jeszcze raz. Ja wierzę, że tutaj coś siądzie. M9 czy Karambit? Kurczę, jakby M9 poleciała, jakaś w Factory New, no to 13 koła by było, nie? No ale tak, to nawet taki Karambit nam tego nie zwraca. Doleć do tego Szafira, no proszę! Jest, patrz! No i mamy 19 koła. Odbiliśmy się. No i myślę, że możemy sobie ostatnią bitewkę strzelić na skrzynki właśnie Devcase, które no tak bardzo mi dały zarobić ostatnio. Jest taki skrzynek. Zobaczymy, czy uda mi się trafić hola kolejny dzień z rzędu, bo ostatnio nawet 3 udało mi się zdobyć, więc kurczę, szczęście miałem sporo. O Jezus Maria, ty patrz, 2500 kosztuje Beast na tym buście. No powiem tak, nie wiem, co jest do trafienia w skrzyni Beast. Dragon Lore'a. No właśnie, i to jest to, o czym mówię. Zobacz, taka skrzynka niepozorna, ale jak masz 5% szans na Dragon Lore, no to ta skrzynia musi trochę kosztować jednak, nie? Zobaczmy, ja ci oczywiście przypomnę, że jak z kodem Kroksi wpłacasz, to możesz fajne skiny wygrać. No i jak te skiny zejdą, no to wuja Kroko załaduje coś nowego dla was. I dajcie znać, czy chcecie konkurs na kosę jakiś miesięczny dla osób, które wpłacają z kodem. Bo kurczę, tak w sumie dawno nie było czegoś takiego. Więc dajcie znać w komentarzu, czy byście chcieli, to wuja Kroko coś postara się podziałać. Zobaczmy, jest Vulkan z tej skrzyni Devcase. No niestety, hola nie będzie. Ale zobaczmy te skrzynki Beastcase na tym trybie. Jester, Jester, ostatnia skrzynia i zobaczmy, czy było warto. No kurwa, nie sądzę.